Witam serdecznie na kanale. Taka aktualizacja krótka. Falownik od kilkunastu dni jest podłączony do, bez sieci oczywiście, tylko panel fotowoltaiczny i bank akumulatorów niklowo-kadmowych. Wszystko ładnie chodzi. Aczkolwiek w pochmurne dni ten bank się nie doładowywuje niestety. Bym powiedział, że jest tak w 75% naładowany. No, zużycie nie jest wielkie, obciążenie nie jest duże na tym banku, gdyż nie jest cały dom podłączony. Póki co mam podłączone oświetlenie, czyli wszystkie lampy w domu. I jedno gniazdko, że tak powiem, czyli telewizor i internet. Reszta niestety niedokończona. Mój zaprzyjaźniony elektryk zaniemógł, to znaczy rozchorował się chłopak troszkę i no i niestety nie mógł mi pomóc dokończyć tej pracy. No ja myślę, że nie mam wystarczających kwalifikacji do tego, żeby grzebać tam w skrzynce, aczkolwiek myślę, że mam dość wiedzy, aczkolwiek, a z drugiej strony nie wystarcza mi odwagi, żeby tam grzebać. Tym bardziej, że dom nie należy do mnie, że tak powiem, wynajmuję ten dom. Właścicielowi nie przeszkadza to, co robię. Więc no też chcę wszystko robić zgodnie z przepisami, żeby tam się czy ubezpieczalnia, czy właściciel domu nie burzyli, prawda? Żeby nie było, że coś zostało źle wykonane. Dlatego właśnie potrzebny jest wykwalifikowany elektryk, a w UK nie jest to takie proste, żeby każdy sobie mógł coś zrobić. No niestety, trzeba mieć papiery na wszystko. Co jeszcze? No baterie sprawują się świetnie. No nie narzekam. Na początku byłem lekko zawiedziony przez to, że no wyszło kilka problemów, takich jak na przykład uszkodzone ogniwo. Ja po prostu, szczerze powiem, nie badałem tych ogniw, po prostu jak leci zamontowałem. Bez mierzenia, niektóre miały 0 na volt, w ogóle nie trzymały napięcia, po prostu wrzuciłem je, podłączyłem, no i chodziły. A że nierówno pracowały, no to myślałem, że tak mają, że rezystancja wewnętrzna inna, że te szeregi tych baterii, no po prostu nigdy nie będą pracować jednakowo. A tu guzik prawda. Pracują idealnie, pomimo że się różnią od siebie znacząco. W tym momencie po wyeliminowaniu problemu z uszkodzonym ogniwem bardzo ładnie pracują, sprawią się świetnie, duże obciążenia wytrzymują. No nie obciążałem jeszcze falownika pełną mocą 5 kW, więc no ciężko mi powiedzieć, co się będzie działo tutaj, prawda? 2 kW ładowanie samochodu, nie ma problemu. Ciągnie gdzieś po 20 amper z każdego szeregu, że tak powiem. Przypuszczam, że jak wrzucę kolejne 2 kW obciążenia, to będzie po 40 amper z każdego, co jest nominalną mocą tych baterii, tych ogniw. One maksymalnie mogą więcej dać, aczkolwiek prąd pracy jest to 40 amper ciągły, a chwilowy to może być nawet do 100 amper. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? No żeby nie rozwlekać tego filmiku w nieskończoność, to chyba tyle. No, dołożyłem kilka usprawnień, bezpieczniki takie, nie wiem jak one się nazywają, szczerze powiem. Bardzo ciekawe. Coś takiego wchodzi, taki wkład. W tym momencie mam 90 amper na każdym szeregu baterii.
No i tyle chyba na razie. Zakładam pomiar prędkości wiatru do wiatraka Instabreeze, więc no, jestem w trakcie wykonywania tej instalacji. No nieskończona jest jeszcze, ale będę aktualizować informacje na bieżąco. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.